Dziennikarze ujawniają, jak Tusk mógł sprzedać część Polski Rosji. Jednak trwają prace nad nowym podatkiem od nieruchomości. Skandal na Eurowizji. A na koniec ciekawostka od Adama Niedzielskiego. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Zanim zaczniemy, no cóż, dzisiaj w takiej bardziej domowej atmosferze, nie ma nas w biurze w Warszawie i od razu z góry chciałbym wszystkich przeprosić, jeśli będą jakieś krzyki dzieciaków zza ściany. No niestety, mimo tego, że starają się po cichu oglądać bajki, no to może im się zdarzyć coś tam krzyknąć. Wiadomo, jak to dzieciaki zaraz zaczną się bić i generalnie zawsze muszą się nieco bardziej wyszaleć niż dorośli, taka już ich natura. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Jest tam naprawdę za dużo dzieciaków na metr kwadratowy. No, ale cóż, w każdym razie my Was nie zostawiamy bez informacji, niezależnie od tego, czy jesteśmy w biurze, czy nie jesteśmy w biurze, bo zasługujecie na to, żeby być poinformowani, być na bieżąco z tym, co się dzieje w kraju i na świecie. Dlatego koniecznie, jeżeli chcecie nas wesprzeć, kliknijcie subskrypcję pod tym kanałem. No i jeżeli oglądacie nas na Facebooku, to lajeczka na naszej stronie, bądź na bieżąco na Facebooku. A tymczasem my już lecimy z pierwszym tematem. Rząd Donalda Tuska chciał sprzedać Lotos Rosjanom, wynika z odtajnionych materiałów z czasów koalicji PO-PSL. W październiku 2011 roku skarb... Znamy wszystkich potencjalnych nabywców 53% akcji Lotosu, który w 2011 roku Ministerstwo Skarbu Państwa chciało odsprzedać, napisał Super Express. Dziennik oraz RMF FM dotarły do dokumentu podpisanego przez ówczesnego ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada. To on odpowiadał za negocjacje, które ostatecznie spełzły na niczym. Nie ma żadnej ideologicznej przesłanki, by mówić kategoryczne nie dla inwestorów z jakiegokolwiek kraju, także z Rosji. Jednak ze względu na pozycję surowcową Rosji i nasze częściowe uzależnienie od dostawców ze strony rosyjskiej, wskazana jest pewna ostrożność i powściągliwość, mówił 28 marca 2011 roku Donald Tusk, wówczas szef polskiego rządu. Gazeta przypomina, że ówczesny premier zapowiedział wtedy, że do końca października znane będzie zainteresowanie udziałem w prywatyzacji gdańskiej grupy Lotos, ale negocjacje owiane były tajemnicą. Do dzisiaj. Dzięki dokumentom, do których dotarliśmy, już wiemy, że w październiku 2011 roku Skarb Państwa wyłonił trzy podmioty, które brano pod uwagę przy sprzedaży Lotosu. Czytamy. Jak ustalił Super Express, na liście potencjalnych nabywców 53% akcji Lotosu, które resort Skarbu planował odsprzedać w 2011 roku, były węgierski MOL, holenderska Mercuria oraz rosyjsko-brytyjskie Joint Venture Tiumeńskiej Kompanii Naftowej z British Petroleum. Ostatecznie rząd Donalda Tuska zrezygnował z planu w prywatyzacji rafinerii. Aleksander Grad w listopadzie 2011 roku pożegnał się ze stanowiskiem ministra skarbu. Potwierdziło się to, o czym mówimy od dawna. Rząd Donalda Tuska zakładał oddanie całkowitej kontroli nad rafinerią w Gdańsku. To działania wbrew polskiej racji stanu. My w trakcie trudnych negocjacji z Komisją Europejską od samego początku mówiliśmy, że zachowanie kontroli nad rafinerią jest priorytetem. I to nam się udało, skomentował Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, oświadczeniu przesłanym PAP. Lotos nadal miał pozostać samodzielną firmą z centrum decyzyjnym w Polsce, z dostępem do nowych złóż ropy i nowych rynków zbytu. Warunkiem były nowe inwestycje w wielkości przerobu i nowe technologie, broni się Aleksander Grad w rozmowie z RMF FM. Nie zostały złożone ostateczne oferty, bo zdecydowanie i twardo określiliśmy interes firmy, kraju i bezpieczeństwo energetyczne Polski, w który to interes nie wpisywały się podmioty zainteresowane, dodaje były minister skarbu. W ramach obecnie przeprowadzanej fuzji PKN Orlen i grupy Lotos, węgierski MOL przejmie ponad 400 stacji pod szyldem grupy Lotos, a udziały w rafinerii kupi Saudi Aramco. Z kolei w ręce polskiego koncernu trafią 144 stacje paliw MOL na Węgrzech i 41 kolejnych na Słowacji. To warunki zaradcze określone przez Komisję Europejską. Czy udział posiadali Rosjanie, holenderska Mercuria oraz rosyjsko-brytyjskie TNKB. No i zaczęła się potężna burza, no bo przecież nie tylko rząd PO-PSL chciał zacieśniać relacje z Rosją, ale również i w ostatnim czasie bezpośrednio przed konfliktem miał to zrobić rząd Prawa i Sprawiedliwości z Obajtkiem, prezesem Orlenu, na czele. Przypomnijmy, że przecież to oni chcieli oddać praktycznie pakiet kontrolny lub półkontrolny
węgierskiemu MOL-owi, który jest zarządzany przez rosyjskich oligarchów, oraz Saudi Aramco, która w obecnej sytuacji wspiera Rosję w tym konflikcie, odcinając się od dolara, akceptując płatności w rublach i tak dalej. Już pojawiają się pierwsze komentarze, takie jak to, że to wy chcieliście sprzedać nie część stacji, ale pakiet kontrolny całego Lotosu z rafinerią MOL-owi, rosyjskiej firmie przejętej przez Rosneft, lub dwóm muzykom łączonym z Kremlem. Ostatnio wyszło też na jaw, że Tusk i Sikorski nie chcieli Ukrainy w Unii Europejskiej oraz w NATO, że Rosja powinna stać się partnerem Polski i szeroko pojętego Zachodu i dostarczycielem surowców oraz że nie będzie ona stanowić żadnego zagrożenia, a już zwłaszcza militarnego. Tak wynika przynajmniej z notatki, którą ujawniła TVP Info i jak na razie nikt nie zgłosił się po oficjalne przeprosiny. Takich też nie było, więc możemy uznać to, że, bo może nie, że jest to fakt, bo wiadomo, TVP Info bardzo często też dezinformuje i później przeprasza, no ale że do tej pory nikt nie wyszedł z inicjatywą, żeby kogokolwiek za to przeprosili, może nam dawać do myślenia, czy przypadkiem nie jest to prawda. Widzimy cały czas przepychanki teraz pomiędzy Jarosławem Kaczyńskim a Donaldem Tuskiem o to, kto jest bardziej prorosyjski, a finalnie okazuje się, że obaj panowie przecież chcieli cały czas coraz bardziej zacieśnianych relacji z Rosją i nawet teraz do tego dochodzi, że faktycznie nie stajemy na swoim tak totalnie, nie odcinamy się chociażby od rosyjskiego gazu, tylko to Rosja odcina nas od tego gazu, a my określamy to jako swój sukces, że jesteśmy wreszcie niezależni, a za rządów PO-PSL byłoby to nie do pomyślenia. Kaczyński też oczywiście ma swoje za uszami i ostatnio był krytykowany właśnie za swoje słowa bezpośrednio po katastrofie smoleńskiej, chyba miesiąc po, czyli to też nie było tak w emocjach, kiedy dziękował przyjaciołom Rosjanom. O tym też trzeba pamiętać. Lecimy dalej. Według informacji Rzeczpospolitej prace nad nową daniną są coraz bardziej zaawansowane. Podatek miałby objąć puste mieszkania, chociaż nie wszystkie. Polacy mieliby płacić podatek od niewykorzystanych lokali mieszkalnych, a konkretnie od trzeciego i kolejnego z posiadanych, czytamy w Rzeczpospolitej. Informacje o planowanej daninie pojawiały się już pod koniec zeszłego roku, ale ostatnio prace miały przyspieszyć. Dziennik podaje, że opracowywaniem nowej daniny zajmują się resorty finansów oraz rozwoju. Nie wiadomo jednak, kiedy podatek miałby wejść w życie oraz jakie dodatkowe pieniądze mieliby płacić państwu posiadacze pustych mieszkań. Według gazety wiceszef Ministerstwa Rozwoju i Technologii Piotr Uściński w tym momencie bada rynek, spotyka się z ekspertami i wyczuwa klimat. Cytowanych przez Rzeczpospolitą ekspertów nowe plany nie dziwią. Uważają, że na spełnianie obietnic wyborczych potrzeba pieniędzy. O tym podatku było głośno już w grudniu, jednak nie byli na tyle odważni, żeby go przepchnąć. Nie mogli tracić w sondażach, bo wiadomo, końcówka pandemii. No i dobrze by było jeszcze przy tym Polskim Ładzie nie dowalać znowu podatnikom kolejnym podatkiem. No i zaraz później była historia z konfliktem na linii Ukraina-Rosja, więc to tak samo nie zbudowało im pozytywnych nastrojów, jeśli chodzi o wprowadzanie kolejnych podatków. A tutaj proszę. Chcą jednak przepychać kolejne ustawy podatkowe i znowu dowalać właścicielom nieruchomości. No i teraz pytanie, dlaczego to robią w takim momencie, kiedy są bardzo możliwe już niedługo wybory przyspieszone. Nawet jeśli nie przyspieszone, to zbliżamy się do tych wyborów bardzo dużymi krokami. A co za tym idzie, chyba dobrze by było dla nich budować te sondaże, a nie z nich spadać. Więc albo są aż tak cholernie pewni swojej wygranej, że uważają opozycję za totalnych nieudaczników i tak zdobędą kolejną kadencję, więc mogą sobie na to pozwolić, albo doskonale zdają sobie sprawę, że nasz budżet krajowy jest w totalnej czarnej dupie i muszą to zrobić mimo wszystko. Następny temat. Points.
Eurowizja 2022 dobiegła końca. Zwycięzcą, zgodnie z przewidywaniami, została Ukraina. Podczas finału nie obyła się jednak bez skandalu. W 6 krajach Europejska Unia Nadawców dokonała korekty głosów, podejrzewając panele jurorskie o stronnicze głosowanie. Zamieszanie dotyczy również Polski. Eurowizja 2022 za nami. Pierwsze miejsce zdobyła kapela Kalusz Orkiestra z Ukrainy. Do ich zwycięstwa przyczyniło się m.in. polskie jury, które przyznało naszym sąsiadom 12 punktów. Przypomnijmy, że to połączone głosy jurorów i widzów z poszczególnych krajów dają ostateczne wyniki konkursu piosenki Eurowizji. Polska ostatecznie uplasowała się na 12 pozycji, co jest 5. najlepszym wynikiem naszego kraju w historii naszego uczestnictwa w Eurowizji. W trakcie finału Europejska Unia Nadawców opublikowała oświadczenie, w którym poinformowała, że dokonała korekty głosów od jury w aż 6 krajach. Stronnicze wyniki głosowania wykryto po drugiej próbie generalnej drugiego półfinału. Warto przypomnieć, że Christian Ochman, czyli reprezentant Polski, występował właśnie podczas drugiego półfinału. Jak informuje serwis eurowizja.org, zgodnie z przyjętą procedurą, partner Europejskiej Unii Nadawców odpowiedzialny za weryfikację głosów zastosował formułę głosów opartą na prezentacji zastępczych wyników. W tym celu porównano wyniki z krajów zbliżonych geograficznie i wyciągnięto średnią. Zastępcze rezultaty zastosowano zarówno w przypadku drugiego półfinału, jak i finału. Unia Nadawców bardzo poważnie traktuje wszelkie podejrzane próby manipulowania głosowaniem podczas konkursu Eurowizji i ma prawo usunąć takie głosy zgodnie z oficjalnymi instrukcjami głosowania, niezależnie od tego, czy takie głosy mogą wpłynąć na wyniki i wynik głosowania, czytamy w treści oświadczenia. W analizie głosowania po drugiej próbie generalnej drugiego półfinału konkursu piosenki Eurowizji w wynikach 6 krajów zidentyfikowano nieregularne wzorce głosowania, podkreśliła Unia Nadawców. Organizatorzy wyjaśnili, że aby zachować zgodność z instrukcjami głosowania w konkursie, Unia przedstawia zawstępcze wyniki dla tych krajów zarówno w drugim półfinale, jak i w finale. Zgodnie z regulaminem Eurowizji, wszyscy członkowie jury muszą być profesjonalistami muzycznymi. Oceniają oni kraje według 4 kryteriów. Wokal, występ na scenie, oryginalność utworu oraz ogólne wrażenie po występie. Organizatorzy Eurowizji po zakończeniu finału konkursu ujawnili, kto wchodził w skład jury w poszczególnych krajach. Jednak pominięto nazwiska jurorów z Polski. To oznacza, że nie dowiedzieliśmy się, kto z polskich muzyków oceniał uczestników Eurowizji 2022. To też oznacza, że Polska prawdopodobnie znajduje się w gronie państw, których doszło do stronniczego głosowania. Oprócz naszego kraju na liście znajdować się mają też Azerbejdżan, Rumunia, San Marino, Gruzja i Czarnogóra. Warto zwrócić uwagę na fakt, że podczas finału tegorocznej edycji był problem z łączeniem z kilkoma krajami. W tych sytuacjach punktację uczestników podał kierownik wykonawcy Eurowizji Martin Osterda. Ogólnie po tej całej Eurowizji pojawił się wysyp komentarzy, że Ukraina nie wygrała ze względu na to, że mieli tak świetną piosenkę, tak świetnych artystów, tylko zwyczajnie ze względów politycznych. Ukraina ostatni raz wygrała też w 2016 roku, kiedy również zrobiło się głośno po aneksji Krymu. No i cóż, jest to impreza po prostu polityczna i chyba nikt nie ma już ku temu żadnych wątpliwości. Jednak takie małe gesty, jak chociażby to, że to, co wywołało bardzo dużo kontrowersji, że przyznaliśmy jednak Ukrainie 12 punktów, a Ukraina nam 0, też jest jakby nie było wymierzeniem pewnego policzka na naszych relacjach. No bo gdzie się podziały teraz te nasze, ta przyjaźń Zełenskiego z Andrzejem Dudą? Czy to Duda przypadkiem w tych okolicznościach nie jest tutaj wykorzystywany przez ukraińską grę interesów? Przecież też pojawiały się pomysły, że to Polska zorganizuje kolejną Eurowizję Ukrainie, no i chcemy ich wesprzeć w tym kierunku, no a Zełenski wprost oznajmił, dementując wszelkie takie informacje, nie mówiąc, że okej, dziękujemy Polakom, tylko powiedział wprost, że chciałby, żeby Eurowizja odbyła się w wolnym Mariupolu. Bez wątpienia Ukraina bardzo dobrze rozgrywa politycznie i PR-owo ten cały konflikt i Zachód się daje w to wciągać. No ale wymierzanie Polsce, która najbardziej pomaga Ukraińcom, policzka, nie wiem, czy jest tutaj na miejscu. Następny temat. Szanowni Państwo, ja może zacznę od kilku słów komentarza na temat stanu
epidemii w Polsce, bo... Zniesienie stanu epidemii nie jest równoznaczne ze zniesieniem epidemii, bo jej żaden minister świata nie jest w stanie znieść swoją decyzją. Epidemia jest jeszcze z nami, choć stopniowo zmierza w kierunku endemii, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Od poniedziałku obowiązujący w Polsce od 20 marca 2020 roku stan epidemii został zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego. Większość obostrzeń została zniesiona wcześniej, w tym m.in. kierowanie na izolację i kwarantannę. Nie ma już obowiązku zakrywania maseczką ust i nosa w pomieszczeniach zamkniętych, z wyjątkiem budynków, w których prowadzona jest działalność lecznicza. Natomiast szczepienia medyków pozostały obowiązkowe. Od poniedziałku nie ma już jednak pełnomocnika rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko znanej nam chorobie. Zniesienie stanu epidemii to wynik danych epidemicznych i analizy tego, co dzieje się w polskich szpitalach, wskazuje minister zdrowia. Podał, że średnia dzienna liczba zakażeń wyniosła 431 i co niezwykle istotne, była niższa o 18% od danych z tygodnia, w którym był długi weekend. Jak widzimy, do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej zgłasza się coraz mniej osób, u których diagnozowane są objawy tej choroby. Szef Ministerstwa Zdrowia zaznaczył, że najistotniejszą daną obrazującą przebieg epidemii jest liczba pacjentów w szpitalach. Poinformował, że tylko w ciągu 3 dni minionego tygodnia spadła ona o 200 osób. Obecnie pacjentów w szpitalach z tą konkretną chorobą mamy jedynie 768. Nadmienię, że miesiąc temu było ich 2 razy tyle. Właśnie ta dana, jak kontynuował, w większości państw świata jest decydującą w podejściu rządów do epidemii. Zaakcentował, że w Polsce cały czas obserwujemy trend, który zaprognozowały wszystkie ośrodki analityczne, czyli systematyczny spadek zakażeń i hospitalizacji. Pamiętajmy jednak, że zniesienie tego stanu nie jest równoznaczne ze zniesieniem epidemii, bo jej żaden minister świata nie jest w stanie znieść swoją decyzją. W skali całego kraju, czyli ciągle widzimy, że ta tendencja do spadku ma miejsce. No i jako taka ciekawostka właśnie mamy tutaj pozytywny akcent, że koniec stanu epidemii. Nie jest to oczywiście koniec epidemii, ale koniec stanu epidemii. Niedzielski uspokaja, ale też nie uspokaja, więc różnie można to odbierać. W każdym razie przynajmniej tym jednym problemem nie musimy się na razie przejmować, ale kto wie, bo już widzimy przecież, co się dzieje w Hongkongu, widzimy, co się dzieje w Korei Północnej chociażby, no i u nas jesień jest dopiero przed nami. Pół roku raczej bankowo mamy odcięte od tego problemu, ale co się stanie na jesieni, co się stanie zimą? No, może być różnie i na to powinniśmy być tak samo przygotowani. Dzięki Wam bardzo serdecznie za dzisiaj. Pamiętajcie o tym, żeby koniecznie subskrybować ten kanał, jeśli oglądacie go na YouTubie. Klikajcie dzwoneczek, żeby mieć powiadomienia o każdym nowym filmie. Lub na Facebooku. Jeżeli nas oglądacie, to zostawcie łapkę w górę, lajka na naszej stronie, na naszym fanpage'u. To też będziecie na bieżąco informowani o każdym nowym filmie. Dzięki Wam serdeczne. No i co? Trzymajcie się ciepło. No i heja. Żałuj, że zwątpiłeś, bo dzisiaj ruszam na piskach. Panna brana z rana zna się dobrze na wyzwiskach. Nie chcę kłamać, suko, chcę cię dobrze wykorzystać. 4 szoty na wdechu i mnie jebie już policja. Żałuj, że zwątpiłeś, bo dzisiaj ruszam na piskach. Panna brana z rana zna się...